Boże! O orzechu opowiem. Obierałam, no nożem, bo nie miałam tego dziadka do orzechów. Obierałam i myślałam, tak nóż, tak wiesz, żyn. Mam dalej bliznę, Jezus. Słuchaj. Ja patrzę, krew w ogóle dzwoniłam, już mówiłam mi właśnie wcześniej, że dzwoniłam do taty, żeby w ogóle przyjechał, tato przyjeżdżał. Mówię, tato, ja zarazem mdleję. No naprawdę, bo jak widzę krew, to już po prostu mdleję cała. I dalej mam bliznę po orzechach, ale były dobre przynajmniej. To nasza specjalność i znak rozpoznawczy w regionie.